Stanach Zjednoczonych 29 czerwca 1941 roku. Dziś mija 80. rocznica akcji Sonderaktion Krakau, podczas której hitlerowcy aresztowali, a następnie wywieźli do obozów koncentracyjnych 183 profesorów i pracowników krakowskich uczelni. Wspominając po latach moment aresztowania, Henryk Batowski, historyk islamista, podkreślił, że nikt z uczonych nie podejrzewał podstępu ze strony władz niemieckich. Otoczeni i popychani zaczęliśmy przychodzić na korytarz, gdzie dokonywano rewizji osobistej. Zaskoczenie było, bo myśmy właściwie nie orientowali się dostatecznie, co to znaczy znaleźć się w rękach Gestapo. 6 listopada 1939 roku hitlerowcy zgromadzili profesorów w sali Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego pod pretekstem udziału w odczycie naukowym. Zgromadzonych aresztowano, osadzono w więzieniu na Montelupich, a następnie wywieziono do niemieckich obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. Kalendarium historyczne. Przygotowała aktualnik Elvira Kaganowicz. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 10,5 minuty po godzinie 6 do wskazania zegara. 6 dzień listopada to w kalendarzu. Środę mamy dzisiaj, drodzy Państwo, 310 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 6.39, a zajdzie o 15.59, czyli już przed 16 nawet zacznie się ściemniać. 9 godzin 20 minut potrwa ten dzień. Imieniny obchodzą Anita, Beata, Daniela, Felix, Hieronim, Jacek, Leonard, Melaniusz i Ziemowit. Najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24. Ja nazywam się Grzegorz Pawczak. Zapraszam, by byli Państwo z nami o poranku. Budzili się z Polskim Radiem 24. Jeśli chcieli Państwo coś skomentować, polecamy się na Twitterze #poranek24. A co będzie działo się w tym poranku? Drugą prowadzącą się Eliza Olczyk po godzinie 7. Zapraszam. Eliza dołączy, a wraz z nią pojawią się goście w studiu. Pierwszym gościem będzie Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To kwadrans po godzinie 7. Drugim gościem 25 minut przed 8 będzie Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. A tę godzinę, drugą godzinę naszego spotkania podsumuje profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To chwilę przed 8. Po 8 dwie polityczne strony spotkają się przy naszych mikrofonach. Kamil Bortniczuk, Porozumienie, i Miłosz Motyka, PSL. To chwilę po 8. 8.30, to już Państwo wiedzą doskonale, że czas naszej debaty poranka. Ewa Zajączkowska w sensie.pl, Jakub Majmurek, krytyka polityczna, i Jakub Pacan, tysol.pl. W taki zestaw gości dzisiaj pojawi się w naszej debacie poranka. To po godzinie 8.30. Teraz zaglądamy do gazet. Przegląd prasy. Co tutaj się dzisiaj w gazetach wypisuje? Oczywiście wszędzie, gazety składane nieco wcześniej, więc oświadczenie Donalda Tuska zwykle gdzieś dopchnięte kolanem, ale znajduje się oczywiście w gazetach. Do tego będziemy oczywiście wracać w naszych komentarzach i rozmowach politycznych. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie pisze tak. Zysk kontra zdrowie. Lekarze z przychodni specjalistycznych coraz częściej dostają propozycje pracy na kontrakcie, z którego muszą sfinansować zlecone pacjentowi badania. Taka forma zatrudnienia de facto zmusza lekarza do oszczędzania na zlecanych testach. Przychodnia oferuje mu bowiem kontrakt na określoną kwotę, a wynagrodzenie stanowi odsetek jej wartości, pomniejsza je jednak o koszt badań, przerzucając je tym samym na lekarza. No i już wszystko wiemy, dlaczego na przykład jak się idzie do przychodni, to pan doktor albo pani doktor mówi, nie wie pan, to ostatnie badania były pół roku temu, to nie warto. No właśnie, nie warto, dlatego że pani doktor ani albo pan doktor musi za te badania z własnej kieszeni prawie zapłacić. Zysk kontra zdrowie, dzisiejszy temat z pierwszej strony Dziennika Gazety Prawnej. Poza tym repolonizacja wietnamskich mafii, wywodząca się z Dalekiego Wschodu, zorganizowane grupy przestępcze, specjalizujące się w sprowadzaniu towaru, od którego nie jest odprowadzany podatek, tracą grunt pod nogami. W ich miejsce wchodzą jednak Polacy. Z ustaleń Dziennika Gazety Prawnej wynika, że prokuratura i CBŚP rozpracowały niedawno struktury złożonej z Polaków zorganizowanej grupy przestępczej, która dostarczała towary do podwarszawskiej bulki kosowskiej. Kropka nad i w Trybunale. Spadająca liczba spraw, spadek liczby profesorów w składzie Trybunału Konstytucyjnego, kwestionowanie jego legitymacji oraz opozycji przez opozycję i część sądów. Taki jest bilans dobrej zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, czytamy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Wewnątrz mamy to rozwinięcie tego tematu. Trybunał Prezesa Kaczyńskiego, tak nazywa się ten artykuł. Wszystko w takim grafie, rysunku, wskaźnikach mogą Państwo nie tylko zobaczyć, ale i poczytać. Ceny za uchodźców i praworządność. Chodzi nie tylko o cięcia w budżecie Unii. Ryzyko, że kolejna perspektywa finansowa nie zostanie przyjęta na czas, jest najważniejsza, największa w historii. O tym mówi m.in. cytowany przez autora artykułu premier Morawiecki.
to dziennik Gazeta Prawna, na chwilę na bok. Rzeczpospolita, kolejny skok na OFE. Nawet 6 miliardów złotych może zyskać rząd, opóźniając likwidację otwartych funduszy emerytalnych. Jeszcze więcej pieniędzy z OFE zasili ZUS, na czym skorzystają finanse publiczne, wynika z informacji, do których dotarła Rzeczpospolita. Przesunięcie likwidacji OFE o pół roku spowoduje, że do ZUS trafi nawet 6 miliardów złotych. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami OFE przekazują do ZUS pieniądze w ramach tak zwanego suwaka bezpieczeństwa. Są to środki z kont osób, którym zostało najwyżej 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. W 2016 roku było to 3,5 miliarda, w 2017 już 6 miliardów 100 milionów. Ta kwota ciągle rośnie, w ubiegłym roku wynosiła 8 miliardów, zaś w tym sięgnie około 10. W przyszłym może wynieść nawet 12 miliardów złotych. Czy to kolejny skok na OFE, jak tytułuje artykuł Rzeczpospolita? Proszę zerknąć, proszę przeczytać. Jak Polacy korzystają z e-booków? W procentach, drodzy Państwo, czytanie dłuższych tekstów w wersji elektronicznej to mamy kilka razy w roku, 10% Polaków się do tego przyznaje. Pobieranie książki i czytanie online tylko 2%. Czytanie w formie e-booka tylko 2% i słuchanie e-booka tylko 1%. E-booki stanieją, ale nie teraz. Od 1 listopada bieżącego roku VAT na elektroniczne wersje książek nie wynosi już 23%, a jedynie 5%, tak jak na papierowe. Czyli taniej będzie, przynajmniej powinno być. PiS ma utrzymać kurs z kampanii, powołanie odrębnego ministerstwa zajmującego się klimatem oraz gwarancja świętego spokoju to plany rządu na start. Rzeczpospolita poznała szczegóły tworzącego się planu obozu rządzącego na początek nowej kadencji. Jeśli chodzi o strukturę gabinetu, możliwe, że zostanie powołane odrębne ministerstwo zajmujące się sprawami klimatu. Nie ma jeszcze nazwy resortu, który będzie nadzorować spółki Skarbu Państwa. Mówi się, że ma to być Ministerstwo Zasobów Narodowych, ale to jeszcze nie jest potwierdzone. Premier Mateusz Morawiecki w swoim expose ma podtrzymać główne obietnice z kampanii, nawiązać do jej tonu, zwłaszcza hasła, że PiS gwarantuje europejski poziom życia oraz święty spokój. Czyżby woda w kranie ciepła znowu była? Polska musi mieć środki na rozwój. Aby dogonić państwa zachodnie, musimy mieć środki na rozwój, a temu służą unijne fundusze spójności, powiedział premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w Pradze szefów rządu Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Przyjaciół Spójności. Szef polskiego rządu wezwał Unię Europejską do walki z rajami podatkowymi i luką VAT. To cytat z dzisiejszej Gazety Polskiej Codziennie. Na pierwszej stronie ten temat jest poruszany. Szybko biegniemy do wyborczej. Polski rząd poległ w Luksemburgu. Czytamy na pierwszej stronie. Reforma sądów złamała prawo unijne. Wprowadzona przez PiS zmiana w sądownictwie dyskryminowała sędziów i naruszała ich nieusuwalność, uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ocenił reformę sądów powszechnych z 2017 roku. PiS-owska ustawa oddała ją pod kontrolę ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Protestowano przeciwko niej w całym kraju, przypomina Wyborcza na pierwszej stronie. Donald Tusk nie kandyduje na prezydenta. To też oczywiście informacja z pierwszej strony dzisiejszej Wyborczej. Mamy też fakt i Super Express w fakcie też o tym, że Donald Tusk nie chce się ścigać. O tym, że Marcinkiewicz mówi: przeżyłem małżeństwo, wytrzymam więzienie. A na pierwszej stronie Super Expressu: Duda zablokuje Piotrowicza ze znakiem zapytania. Prokurator z PRL kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. To Państwo wiedzą więcej w dzisiejszym Super Expressie. Mamy jeszcze tak dosłownie parę sekund. No to tak na chwilkę zerknijmy na okładki chociaż dwóch tygodników, bo one dzisiaj w kioskach. Neumann, korupcja i tajemnice pani mecenas to Gazeta Polska. Mity i chwyty, do czego dziś służy historia, a to polityka. Będziemy tam zaglądać po siódmej. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Decyzje reprywatyzacyjne dotyczące działki u zbiegu ulic Podwale, Senatorskiej i Miodowej w centrum Warszawy wydano z naruszeniem prawa. To postanowienie Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji w stolicy. Podjęto je na posiedzeniu niejawnym organu w resorcie sprawiedliwości. Pracę tej komisji wczoraj śledził Michał Fedusio. Działka u zbiegu ulic Podwale, Miodowej i Senatorskiej trafiła do handlarza roszczeń Macieja M. w 2011 roku. Uzyskał najpierw prawo do użytkowania wieczystego, Ewa Wem, który chciał działkę odkupić. Kontrahentem okazała się spółka związana z M, która postawiła wkrótce biurowiec w bliskim sąsiedztwie Traktu Królewskiego nieopodal Placu Zamkowego. To również teren tunelu trasy WZ. Aby terenu nie przekazywać w prywatne ręce, alarmowało między innymi samorządowe kolegium odwoławcze, przypominał przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta. I te wytyczne SKOD zobowiązywały prezydenta miasta stołecznego Warszawy, żeby bez cienia wątpliwości ustalił status prawny tego tunelu. Jak wiemy doskonale, dopiero po wybuchu tej sprawy, kilka lat później, zajmowano się regulacją tej sprawy i nie do końca tutaj jest
również zgoda co do tego, czy działania, ta interpretacja, która została podjęta po reprywatyzacji, była tą interpretacją prawidłową. I to jest naruszenie. Natomiast nieruchomość podlegała dalszemu obrotowi. Mówię to niestety, że stoi ten budynek po wielu latach. I krótko mówiąc, gdyby miasto stołeczne Warszawa funkcjonowało w sposób taki, jak dzisiaj funkcjonuje komisja weryfikacyjna, czyli wnikliwie bada się te sprawy, prawdopodobnie nigdy do budowy tego budynku by nie doszło. W uzasadnieniu postanowienia komisji przypominano, że M odkupił roszczenia do gruntu za część rynkowej wartości tej działki. Z tego tytułu komisja nałożyła na handlarza dodatkową karę finansową w wysokości ponad 10 milionów 200 tysięcy złotych. Pieniądze ma on uiścić na konto stołecznego ratusza. Komisja weryfikacyjna, wykonując cele ustawy i założenia ustawy, nakazuje zwrot zarobionych pieniędzy przez Macieja M. Te pieniądze Maciej M powinien zwrócić miastu do czasów powstania komisji. W przestrzeni publicznej funkcjonowały tylko informacje o tunelu WZ i o kwestii zabudowy tego gruntu. Natomiast te kwestie, które dotyczą spadkobrania, kwestie osób, które zmarły w 1946 roku, to są kwestie, które odkryła komisja weryfikacyjna. Biurowiec na zreprywatyzowanej działce budowano od 2013 roku. Już wtedy pozwolenie na budowę od stołecznych władz wywołało wśród architektów i samych mieszkańców sporo kontrowersji. O układ architektoniczny zabytkowej części stolicy dopytywało się nawet UNESCO, przypominał Adam Zieliński, członek komisji weryfikacyjnej z ramienia Kukiz 15.